Cześć, witam Was serdecznie, tutaj Piotr z tej strony. Minęło 2 tygodnie, czyli wchodzimy znowu w Bitpandę, jeżeli chodzi o kryptoindeksy. I zaraz pokażę, co się zmieniło u mnie. Nie jest to porada inwestycyjna. Pokazuję Wam, gdzie ja na przykład wrzucam swoje pieniążki w inwestycje. Także jedziemy. Ostatnio na pewno zadowoleni są posiadacze Besta i Pantosa. Ogólnie posiadacze tutaj Besta zgarniają co miesiąc profity z giełdy, która ma też Bitpanta. Zawsze wpada mi i coś tego Besta. Ogólnie jest to token giełdowy i mają jeszcze swoją kryptowalutę Pantosa. Sprawnie to jest z Bestem w ciągu doby. Spadek w ciągu tygodnia, duży wzrost 27%, w ciągu miesiąca 59% wzrostu, w ciągu roku on urósł nam o 178%. Ja już go mam ponad 1,5 roku, korzystałem z airdropa, coś tam wtedy jeszcze kupiłem, blisko około 1000 sztuk blisko mam. Także jestem bardzo zadowolony. Wróćmy jeszcze do Pantosa. Gdzie jest Pantos? Jest. Też Pantos w ciągu dnia doby 8% wzrósł ponad, w ciągu tygodnia spadek, w ciągu miesiąca też jeszcze spadek, a w ciągu swego całego, w ciągu roku 57%, prawie 58%, to też w sumie fajnie. Ale przejdźmy do indeksów giełdowych na piątkę. W ciągu doby, nasz interesuje teraz w ciągu miesiąca, bo inwestowałem 14. Jakąś tam część 14, gdzieś tutaj w tym momencie, i później był 29. Tutaj. Dwa razy takie transze. Jak patrząc, no to teraz wyrównałem się do 29 mniej więcej w cenach kryptowalut. Dalej do dashboardu, to jest BCI 500. Czym one się różnią w zależności od ilości kryptowalut. Tamten posiada 5, ten 10 różnych wybranych przez Bitpandę, bo mają swoich takich fachowców od tego i oni regulują, co kupować, co sprzedać. Miałem właśnie sprzedaż pod koniec miesiąca. Sprzedane były niektóre kryptowaluty, a kupione inne. Tak wygląda indeks BCI 10, też tutaj będzie 14, gdzieś koło tutaj w tym momencie, i 29. Nie kupowałem, tylko wtedy w ostatnim filmiku, bo się pomyliłem i nie kupiłem tego 25 dwa razy. Zapodałem ten sam, chyba 10 albo 5. Ale dobra, jest tutaj tak. BCI 25. To jest właśnie urósł. Dość nawet ładnie, ale to był 14 i chyba nie kupowałem właśnie 29. Jak dobrze pamiętam. Wróćmy do dashboardu. Ogólnie w ciągu miesiąca mam wzrost. Tak, tutaj był zakup. 148 było. Urosło mi do 167. Tu znów był zakup. 204 wzrosło. I teraz jak widzicie, wszystko się tak poszło do góry, ale dzięki na razie dzięki Bestowi i Pantosowi to urosło mi do góry. I teraz tak, w portfel, gdzie mam, przygotowane mam już na następne zakupy, BCI 500, tak, i BCI 500, takie kryptowaluty inwestuje ten indeks. I miałem właśnie rebalancing 30 novembra i tak, dwa razy kupiłem tutaj, jak widzicie, czy to był 4, podwójnie tu się pomyliłem, tutaj był tak 14 i 29, czyli piątkę jednak zakupiłem.
I ta rebalancing był, proszę bardzo, na takich kryptowalutach, że skupiło mi Ethereum, skupiło mi tego Bitcoina, sprzedało Linka, sprzedało Bitcoin Casha i sold było XRP. Tak, ale muszę chwilowe przerwę zrobić. Dziecko wzywa. A po krótkiej przerwie już wracam, sprawy załatwione. I teraz dalej do dashboardu, takie BC i teraz 10. A, nie tak. Jeszcze raz wallet BC i 10. Tutaj jest, dobra. I widzicie, w takie kryptowaluty inwestuję w BC i 10. Skupuję różne według jakiegoś tam algorytmu. Skupuję kryptowaluty i tutaj było 12 i 10 wrzucone. I te same daty, rebalancing był zrobiony na takich kryptowalutach. Skupiło mi AD. Jest na plusie, a takie posprzedawało. Obecnie są tak ady gdzieś tam 6 sztuk, Linka 0,08. Bo wiadomo, na razie to są jeszcze małe inwestycje, bo to co 2 tygodnie tam po jakiejś sumie wrzucam. Dalej w wallet wejdziemy, w portfelik. I jeszcze mamy BC i 25. Na tą chwilę wychodzi, że jakby ten chwilowy, znaczy chwilowy, niechwilowy spadek, najlepiej mi wyszedł BC i 25 co do zwrotu procentowego. A wcześniej, jak był właśnie szedł market do góry, miał lepszy zwrot, miał BC i 5, BC i 10. I tu też mi zrobiło rebalancing. Tutaj na razie było 15 wrzucone. I także sprzedało te. Sprzedało Ontology i kupiło Dasha. Dobra, ale teraz wchodzimy i dokupujemy dalszą część BC i no to tutaj tak. Mam 39, tak, kupujemy, a po 12 równo wrzucimy, 12, żeby się teraz nie pomylić. Minimum w funtach jest 9,50, w euro 10, w dolarach pewno będzie z 11,12. Potwierdzamy tutaj. I teraz nam poszło buy successful, dobra, go to sorry, go to portfolio i widzicie, wzrosło teraz BC i 10, następny zakup też 12. Zatwierdzamy. Właśnie ktoś, jak się nie zna na inwestycjach, to jest dla niego dobra sprawa taka Bitpanda, bo skupuje mu najlepsze kryptowaluty i to reguluje co pewien czas, które sprzedać, które odkupić. Też jest możliwość pojedynczą, bo na przykład coś nam wyskoczy do góry z tych indeksów, to mamy możliwość tą, że mamy poszczególną kryptowalutę, możemy sprzedać. Także to też jest dobra opcja. I teraz sobie jeszcze kupimy BCI 5. Tak, zostało nam 15. Za końcówkę coś sobie tam kupię. Teraz 12. Tak, żeby. I tak muszę wyrównać, i tak muszę wyrównać. Żeby mniej więcej było podobnie. W któryś dzień sobie wyrównam te stany. Żeby było podobnie. Trzeba będzie właśnie, tak jak mówię w wcześniejszym filmiku, pomyśleć o tabelce, jak już się tego nazbiera. Nam trochę, jak to wychodzi w czasie.
No na razie troszkę zwolniło, ale na pewno kupiło. No tak, ostatnim razem kliknąłem dwa razy niepotrzebnie i kupiło mi ten sam indeks dwa razy, bo się nie chciała strona za dobrze wymulić mi. To już chyba przeszło. I teraz tak. I chyba na to wychodzi, że kupiło, bo mam 50 funtów w tym. I tak, jest 12, 12 november. A czy December, czyli grudzień. Fajnie jest, weźmy sobie w portfel. Teraz się zmuliło wszystko. Albo w dashboard. Odświeżmy. Tematy. No i tak to wygląda. Takie małymi sumami inwestycje w różne właśnie takie asety kryptowalutowe, w te indeksy i automatycznie mamy skok, czyli już mamy w przeciągu miesiąca jeden zakup, następny zakup po dwóch tygodniach i następny zakup po dwóch tygodniach. Także nam tu suma rośnie i czekamy jeszcze na bullrun, żeby to fajnie wszystko nam urosło i będzie pod filmikiem link polecający. Nadal trwa to, że jeżeli skorzystamy z linku polecającego i wpłacimy 25 euro, trzeba troszkę więcej, bo wiadomo są koszty tego, musi być dokładnie minimum 25 euro, żeby coś zakupić, zrobić jakiś właśnie zakup na Bitpandzie, dostaniemy 10 euro w tym Wiktokenie bez. I tak samo, jeżeli zrobimy, jest akademia, zrobimy tam taką lekcję, 5 euro w beście. Tylko tak jak właśnie czytałem w tym, w program afiliacyjny, że trzeba skorzystać z linku polecającego. Jeżeli wejdziemy z gołego linku, a zrobimy tą inwestycję, możemy nie dostać i tylko zostanie nam lekcja do zrobienia. Także to jest ważne. No i tyle z mojej strony. Jak na razie widzicie, delikatnie nie jestem w plecy, jestem delikatnie na przodzie po dwóch razach inwestycji co dwa tygodnie. Ta trzecia poszła. Zobaczymy za następne dwa tygodnie, czyli będzie to gdzieś zaraz po świętach, jak się zachowuje nam tutaj te indeksy, ale to jest temat raczej moim zdaniem długoterminowy, że ta inwestycja będzie przez wiele, wiele miesięcy. Co dwa tygodnie, tak będę ja robił i zobaczycie, jakie efekty mi wychodzą. Dobra, trzymajcie się, do zobaczenia i jutro zapraszam na filmik, co nowego w kryptopiszczy. Także wszelkie linki będą pod spodem i zapraszam do subskrypcji naszego kanału. Trzymajcie się, cześć!